idziemy dalej z eksperymentami. Teraz już jest trzech wspaniaków. Mam nadzieję, że ich widać, bo kamera ma jakiś taki szerokokątny ten, bo powinno być ich widać. Trzech wspaniaków. Zaczynam. Dry, podnoszę, karabinek nie strzela, przechodzę na broń zapasową. Bam, bam. Point shooting oczywiście i po skończonej amunicji broń nie strzela. Mamy jakąś dysfunkcję. Trzech wspaniaków mnie atakuje z tego dystansu. Zobaczymy, czy jestem w stanie, oczywiście jak bez odzysku. Tylko bez odzysku taktycznie, bo jestem wszędzie taktycznym, zajebistym. No. Gotowi? No. Oczywiście bez wprowadzonego naboju do komory, bo nie ma co iść na łatwiznę. Cieniasek do łatwizny, nie? Dobra. Udało się, widzieliście? Taktycznie jest jednak szybciej. A teraz widzicie, od razu po... Jak skończę teraz, to teraz startujcie. Dobra. Jednak taktycznie sprzęt nadaje szybkości. Wspaniale. Jeszcze raz. Tyle zdążyłem. Mam nadzieję, że widać. Złapałem sobie za magazynę. Cwaniaki są szybkie. To mi zostało, to mi zostało. Powtórka to samo robimy? Tak, jeszcze mam dwa magazyny. Ten i jeszcze jeden. Może się uda. Czyli za pierwszym razem do dwóch liczyliście. Tak. To się udało, nie? Spróbujemy jeszcze raz do dwóch. Dobra. Na dwa dostać. Udało się, czyli dodajemy gdzieś około 2 metry, czyli tu wychodzi raz, dwa, trzy, cztery, 7 metrów. Około dychy chyba. Dycha... Przyjmijmy dla bezpieczeństwa dycha. Dycha jest bezpieczna. Dycha jest takim dystansem, że mówimy o wymianie taktycznej bez odzysku. A z odzyskiem, zobaczymy później z odzyskiem, co wyjdzie. Jeszcze jeden spróbujemy, nie? Dobra. Taki masz... Ale zima już na ten. Zacz na od razu po strzale, czyli czy... Od razu przejdzie po strzale. Dobra, po strzale. Drugi strzał, to jest na nowo. Rozumiecie zasadę treningu? Tak samo, słuchajcie, całe taktyczne działanie jest chuja warte, jak w to działanie nie wprowadzicie samoobrony, bo widzicie, co się dzieje. Jesteście sami, cwaniaki lecą i co? No i Panie zmiłuj się, modlitwa, trzy zdrowaśki i tyle, nie? Także, jak to się mówi, ani odercie Roma, heja.